Dzień dobry, witam. Tomasz Bryndal, rozmowy na Synaju. Podczas naszych spotkań z naszymi gośćmi z różnych okręgów omawiamy ogólny schemat przygotowań do tygodnia misyjnego, czyli dnia, w którym pielgrzymi przybywają na parafię. Także jest omawiany dzień turystyczny, pielgrzymkowy, dzień, w którym pielgrzymi razem z wolontariuszami będą pełnić dzieła miłosierdzia oraz spotkanie w Starym Sączu. Większość okręgów wybrała sobie podobny plan do tego, ale nie wszystkie. Nowy Sącz jest przykładem okręgu, który zaczerpnął troszkę z tego planu, modyfikując go pod swoje potrzeby. I o tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. W studiu Anna Gromala, witam. Cześć. I Arkadiusz Burzec. Witam Was serdecznie. To na początek zacznijmy może od kolejności właśnie Waszego tygodnia misyjnego. Jak to wygląda, jak to się przedstawia? Więc my w tygodniu misyjnym oczywiście zaczynamy od powitania pielgrzymów. Mamy nadzieję, że będzie to powitanie bardzo radosne, takie huczne. Chcemy, aby goście od razu poczuli się u nas jak u siebie, że są bardzo wyczekiwani. W dniu pierwszym, tak naprawdę właściwym, tygodnia misyjnego, czyli 21 lipca, od razu zabieramy naszych gości na wycieczki. Część z nich pójdzie na wycieczkę w góry, gdzie będą mogli poznać trochę naszego krajobrazu, zobaczyć okolice Nowego Sącza, a druga część zostanie na terenie miasta i tam właśnie będą mieli możliwość, aby zwiedzić zabytki nasze sądeckie, aby też tak trochę zaczerpnąć spokoju może i takiego wyciszenia się właśnie na Starówce Nowosądeckiej, aby też wspólnie spędzić czas razem z naszą sądecką młodzieżą, aby się lepiej poznać. Taki sam jest właśnie kolejny dzień, który jest również u nas dniem turystycznym. Z tym, że jest tutaj taka zmiana, że osoby, które dzień wcześniej były w górach właśnie, w tym dniu pozostają na terenie miasta, a ci, którzy za to byli w mieście, oczywiście idą sobie w góry, idą spacerować, idą podziwiać naturę i odpocząć. Żeby nie zdziwiło nikogo to, że w planie waszym są dwa dni turystyczne. Tak, właśnie. Mhm. Następnie przechodzimy do soboty, tak, bo to już jest sobota. W sobotę oczywiście wszyscy oczekujemy na to największe wydarzenie, które odbędzie się w Starym Sączu. A jako, że do Starego Sącza mamy blisko, z Nowego Sącza, to postanowiliśmy, że właśnie w tym dniu odbędzie się ten nasz dzień pielgrzymkowy, który jest w planie tygodnia misyjnego. I właśnie wyruszymy z rynku, z nowosądeckiego rynku i przejdziemy pieszą pielgrzymką do Starego Sącza. To o tym za chwilę. Dobrze. Przejdźmy może poszczególne dni tak delikatnie, ale na początek. Każdy dzień zaczynacie modlitwą w poszczególnych parafiach, tam gdzie będą pielgrzymi. Siły duchowe, fizyczne muszą być napełnione, pełne. I u Was, jak zapoznałem się z planem, jest coś ciekawego. Lectio Divina. Co to takiego? Lectio Divina. Metoda czytania Słowa Bożego. Lectio, czyli czytanie. Meditatio, czyli medytujemy Słowo Boże, które przeczytaliśmy. Później modlimy się tym Słowem Bożym, czyli oratio. I kontemplację odnosimy to do swojego życia. Próbujemy to odnieść właśnie do aktualnego stanu, w jakim jesteśmy. Że Słowo pracuje w nas. Czy ktoś wytłumaczy pielgrzymom wystarczająco wcześnie tą metodę? Tak, my jesteśmy w kontakcie z jedną z grup francuskich, już od niedawna również z drugą grupą francuską. Z drugą grupą francuską, która przyjeżdża do naszego okręgu. Oni poza tym wszystkim bardzo chcą tak czynnie wziąć udział właśnie, zwłaszcza w tych przygotowaniach duchowych, zwłaszcza w tych punktach, które odnoszą się do naszego ducha. I oni też prosili, aby móc wcześniej z nami niektóre elementy właśnie tych kateches i tej modlitwy porannej, aby mogli oni również z nami je zaplanować. I bardzo spodobał im się pomysł Lectio Divina, który jest znany dla kapłanów francuskich i dla osób, które się tam udzielają. Mhm. Aniu, a wspomniałaś właśnie o tej pielgrzymce do Starego Sącza z rynku nowosądeckiego. Tak. Będziecie pielgrzymować główną drogą, czy może jakieś boczne trasy? Tak, póki co plan jest na drogę główną, jest to ulica Węgierska, głównie ulica Węgierska. Taki plan został ułożony przez
sądecką policję. I oni tutaj bardzo nam w tym pomagają, ogólnie w przeprowadzeniu całej pielgrzymki. Są takimi, że tak powiem, może głównymi organizatorami właśnie tej pielgrzymki po to, aby to wszystko było jak najsprawniej i jak najbezpieczniej przeprowadzone. Oczywiście będą na ten czas wytyczone objazdy, także każdy kierowca odpowiednio wcześnie będzie o tym poinformowany i będzie dokładnie znał drogę, którą może w inny sposób przejechać do Starego Sącza. To super. SDM, Światowe Dni Młodzieży, to różne przeżycia te duchowe, ale też w Waszym planie znalazło się coś takiego jak emocje sportowe, czyli mecz piłki nożnej na stadionie Sandecki, prawda? Tak. Ja tak taką ciekawostkę powiem, ponieważ nasi piłkarze, reprezentacja Polski, która wyjedzie właśnie na Mistrzostwa Europy, najprawdopodobniej będzie noclegować na terenie diecezji Nantes i jest to diecezja właśnie, która przyjeżdża do naszego okręgu. Dlatego to też zwrócił na to uwagę prezydent naszego miasta i tak wszyscy tym bardziej poczuliśmy, że powinniśmy to zrobić. Wtedy będziemy też już znali wyniki, tak, mistrzostw i myślę, że może będzie taki finał nawet Polska-Francja. Bardzo byśmy Mógłby chcieli być. Wszyscy. Więc kto będzie miał możliwość zagrania w takim meczu, bo pewnie chętnych będzie bardzo wiele. Tak, właśnie zbieramy, jest jeden ksiądz odpowiedzialny za to przygotowanie drużyny. On zbiera ekipę, no myślę, że nie weźmie przypadkowych osób. Będziemy chcieli jednak jak najbardziej powalczyć z Francuzami. Wiadomo, że u nich ta też właśnie tradycja piłki nożnej jest bardzo duża. Dlatego myślę, że musimy się przygotować porządnie. To będzie to jedna drużyna, czy może zaplanowane będą jakieś mecze dodatkowe? Będzie to jedna drużyna, dlatego że plan jest bardzo napięty i my nie chcemy go przedłużać. Po meczu mamy jeszcze wspólną Eucharystię, taką okręgową Eucharystię, po niej jest uwielbienie, dlatego to musi być wszystko sprawnie przeprowadzone. Będzie no to... a mecz na przykład kobiet? A nie pomyśleliśmy o tym, Arek, jak myślisz? Mogłoby być coś takiego zorganizowanego. Myślę, że wspomnę może. Góralki sobie poradziły. Jakie góralki? Laszki. A kto w ogóle wpadł na pomysł? To wyszło od Was? Czy... Tak naprawdę to wyszło od księdza kapelana z naszej parafii, który jest bardzo mocno związany z sądeckim klubem, z Sandecją. On powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby właśnie taki mecz się nie odbył. I tutaj Sandecja jak najbardziej również wyraziła swoją chęć zaangażowania. Ten pomysł również spodobał się prezydentowi naszego miasta i tak wspólnie wszyscy po prostu od razu spodobał nam się ten pomysł i czy będą jakieś plakaty po mieście rozwieszane, że coś takiego w ogóle ma miejsce na stadionie Sandecji? To też jest dobra sugestia. Myślę, że będą na pewno. Kibice muszą być, prawda, na takim wydarzeniu. Tak, myślę, że właśnie... I na pewno się znajdą. Znajdą się, Sandecja ma wielu kibiców wiernych i liczymy na to, że pojawią się. Jeżeli ktoś ogląda, to już teraz zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Kochani, dzień przyjazdu. Czy macie jakiś konkretny pomysł na to, jak przywitacie przyjezdnych? Chleb, sól, czy może coś jeszcze dodatkowego? Ja na pewno chciałbym poznać, czym żyje konkretne miejsce, nie? Czy jakieś miasto, jak kulturę. Na pewno nie będziemy fundować im czegoś, co mają u siebie w domu. Żabich udek. A dzieło miłosierdzia. Czy coś konkretnego macie już w planach, aby wykonać, stworzyć? Pojawiały się pomysły na przykład o stworzeniu muralu wspólnego, graffiti. Pojawiały się takie pomysły o zasadzeniu drzewek. Na ile uda się je zrealizować, no to jeszcze zobaczymy. Ale na pewno myślę, że też będziemy mocno sugerować to wszystkim zaangażowanym, aby było jednak to coś takiego trwałego, coś co zostanie na pamiątkę i może gdzieś tam nawet dla późniejszych pokoleń będzie takim właśnie symbolem tego przyjazdu. Wielkim tematem tabu, przynajmniej dla mnie, jest niedziela w Waszym wykonaniu i koncert. Tak. Taka tajemnica, że ktoś wystąpi, ale nie wiadomo kto. No ja zapytam, czy może zdradzicie nam? Tabu to jest temat zakazany. Właśnie. Całkowicie. Nie będzie tutaj zdrady tej tajemnicy? Na pewno nikt nie będzie rozczarowany, tak myślę. Będzie to gwiazda polskiej sceny muzycznej. Bardzo znana, bardzo lubiana.
Nie wiem, mam nadzieję, że gdzieś tam mi się za to nie oberwie, jak powiem, że jest to również ambasador, są to ambasadorzy Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy będziemy się bawić późnym popołudniem właśnie w takim koncercie dziękczynnym. Będziemy właśnie w tym czasie chcieli dziękować. Zatem mam nadzieję teraz bardzo bezpiecznie i radośnie przeżyty tydzień misyjny. Wystąpi nie tylko ta gwiazda, będzie jeszcze tam, będą poprzedzać ten główny koncert, supporty. Będziemy też chcieli z tego wydarzenia zrobić taki mini festiwal młodych, który również pojawia się w tym planie diecezjalnym tygodnia misyjnego. Więc będziemy, już wspominaliśmy o tym grupom z Francji, ale jeszcze będziemy im przypominać o tym, że jeżeli mają taką chęć, to będą mogli przygotować jakieś programy artystyczne. Czyli możemy się spodziewać pieśni w wykonaniu w języku francuskim? My byśmy bardzo chcieli, może hymn zaśpiewają Światowych Dni Młodzieży. A czy jakieś polskie zespoły zaśpiewają po francusku? To też jest dobra sugestia, muszę sobie później pospisywać twoje myśli, bo są fajne. Tak, to jest dobry pomysł, myślę, że możemy coś takiego zrobić. Wybija 10 rano 25 lipca i wszyscy pielgrzymi udają się w stronę Krakowa, ale chyba nie wszyscy. Nie wszyscy, ponieważ właśnie ta grupa z Francji, z którą mamy kontakt już od jakiegoś czasu, ponieważ oni nas odwiedzili kilka miesięcy temu, oni prosili o to, żeby w miarę możliwości zorganizować im taki dzień pustyni. I chodzi im o to, aby mogli pójść gdzieś w góry, bądź gdzieś po prostu tak samotnie odejść gdzieś tam od zgiełku miasta. Na cały dzień? Na cały dzień. Wiadomo, że muszą wrócić do Krakowa o godzinie jakiejś przyzwoitej, ale myślę, że to będzie na pewno kilka godzin. Oni chcą po prostu w spokoju, w ciszy przeżyć, przemyśleć to wszystko, co jakby doświadczyli u nas i chcą, myślę, że to jest bardzo super praktyka i też to nas poruszyło, że jakby oni sami wyszli z takim pomysłem i z taką inicjatywą. Widać, że oni naprawdę mają wielką nadzieję w tych Światowych Dniach Młodzieży. Oni naprawdę ogromnie liczą na to, że jakoś ożywi się ich duszpasterstwo. Oni też My tam jak przygotowywaliśmy plan i jak oni do nas przyjechali, to my się baliśmy, że może tak stwierdzą, że a to tak trochę jest może za dużo modlitwy, bo wiadomo, że oni przyjadą z różną młodzieżą. To nie będą tylko osoby bardzo jakieś angażujące się, tylko też będą osoby ciekawe, osoby, które będą chciały przeżyć przygodę. I baliśmy się, że właśnie oni zwrócą nam uwagę na to, że jest tych miejsc takich duchowych za dużo. A właśnie było na odwrót. Oni znowu już nam powiedzieli, a baliśmy się, że wy tak zrobicie, że będzie tylko zabawa i rozrywka. Ale też będzie rozrywka. Tak jak wspominałam, rozrywki jest dużo, z tym, że mamy jeszcze w planie kilka takich punktów, zawsze na spokojne wyciszenie się, na możliwość właśnie duchowego przeżycia. Wspomniałaś o tym, że macie kontakt z tymi Francuzami, była delegacja u was. Jak się dogadywaliście i wtedy ustalaliście cały ten plan, tak? My mieliśmy już wtedy gotowy plan, ale gdzieś tam też jakby liczyliśmy na ich sugestie, bo też na przykład zastanawialiśmy się, czy oni podołają takiej pielgrzymce pieszej, no bo u nich nie ma takiej tradycji. I też zastanawialiśmy się, czy oni dadzą radę spacerować po górach, ponieważ osoby z tej diecezji to są z terenów nadmorskich, i czy nawet nad oceanem żyją, tak? Więc tam ogólnie jest zupełnie inny klimat, zupełnie inny teren, ale są super i powiedzieli, że dla nich w ogóle nie ma żadnego problemu. Nawet jak będzie deszcz, to im to nie przeszkadza, bo u nich zawsze pada. I ogólnie to, że naprawdę są w stanie do wszystkiego się podporządkować. No a kwestia językowa. Przecież Francuzi, jak wiemy, bardzo nie chcą rozmawiać w innym języku, jak tylko francuski. Tak, ale mieliśmy to szczęście, że wśród tej delegacji znalazł się chłopak, Henryk, którego bardzo pozdrawiam, który ma mamę Polkę i Henryk mówi po polsku bardzo pięknie. Czyli już robi jako tłumacz. Tak, robi jako tłumacz. Z Henrykiem często rozmawiam, ponieważ jest tą osobą jedyną u nich i zawsze jest oddelegowany właśnie do kontaktu z nami. Dlatego ta sprawa była bardzo ułatwiona, ale to też nie okazało się, myśmy się bali, ale to też okazało się wcale nie być takim problemem. Bo właśnie mimo tego, że
mimo tego, że Francuzi, taka jest powszechna opinia, że nie lubią mówić w innych językach, to okazało się, że i ksiądz, i ci młodzi, którzy z nim przyjechali, mówili po angielsku, więc myśmy się dogadywali super. Siedzieliśmy przy jednym stoliku, rozmawialiśmy po polsku, francusku, angielsku. Jeszcze czasem przewijał się hiszpański i włoski, więc... Ciekawie było. Nie ma się, myślę, co obawiać o te rzeczy, bo to pójdzie, jakoś pójdzie, musi pójść i... Właśnie. Arku, wróćmy do tematu, który jeszcze w nas żyje, czyli peregrynacji symboli. Ty miałeś okazję być kierowcą, tak to się nazywa, tak? Krzyżobusa. Jakie wrażenia płynące z takiego faktu, że mogłeś doświadczyć czegoś takiego, że być z tymi symbolami jakoś dłużej, więcej, aniżeli każdy z nas? Z czasem to do mnie docierało, po tym jak pierwszy raz ksiądz Paweł Górski zapytał mnie, czy chciałbym jeździć od 1 do 13 maja z znakami peregrynacji, z ikoną i z krzyżem. Jeżdżąc po kolejnych punktach programu, po kolejnych parafiach, po kolejnych szkołach, obserwując też filmiki, które mówiły o tym, jakby docierało do mnie, w czym uczestniczę, że to jest niesamowita sprawa, nie? I tak było. Oprócz właśnie takich informacji, które do mnie docierały, były też przede wszystkim doznania duchowe. Praktycznie 24-godzinne, no przesadzam, ale 20-godzinne uwielbienie. Nie? W kolejnej parafii jestem, modlę się, mogę obserwować, słuchać scholi. Niesamowite. Niesamowita łaska tak naprawdę. A powiedzcie już tak na zakończenie, jakie plany w waszym okręgu na najbliższe dni? Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby przygotować wolontariuszy. I teraz też bardzo zachęcamy, jakoś chcielibyśmy zachęcać pielgrzymów wciąż może do zapisu, do naszych diecezji, bo wiemy, pielgrzymów jest mniej. I no, przygotowujemy się teraz głównie właśnie już tak. Plan jest napięty i mamy bardzo konkretne działania. Zbieramy wciąż ludzi do tego, aby jednak ten czas przeżyć bezpiecznie przede wszystkim. Myślę, że to wszystko czas jeszcze pokaże, ale na pewno pracy będzie dużo, snu pewnie coraz mniej. Natomiast no też chcemy zająć się tą sferą duchową, bo jakby przygotowanie i to, żeby wszystko poszło sprawnie, to jest jedno, ale też, żeby nasi młodzi z tego skorzystali i żeby nie widzieli Światowych Dni Młodzieży tylko jako tego, że są potrzebni do pracy, do pomocy, tylko też, żeby oni potrafili z tego jak najwięcej skorzystać. Pod kątem duchowym. Tak, pod kątem duchowym właśnie. To myślę, że to jest ten czas, tych 2 miesięcy, które nam zostały, żeby właśnie jakoś ich w to coraz bardziej wprowadzać i może jakoś, nie wiem, nauczyć ich tego, że nawet jeżeli będą w coś zaangażowani, to żeby potrafili mimo wszystko jakoś gdzieś przeżyć to, co dzieje się dookoła. Uświadamiać po prostu. Właśnie. Co jest przed nim, żeby nie stracili tej okazji, która jest przed nim. I też to, żeby jak najwięcej osób pojechało później do Krakowa, ponieważ co chwilę pojawiały się takie głosy, że to już tydzień misyjny, to jest okej, to wystarczy, a później, no co ja tam w tym Krakowie będę robić? No a właśnie nie, bo za bardzo się może też skupiamy przez te całe przygotowania, może za bardzo skupiamy się właśnie na tym tygodniu misyjnym i za mało mówimy o tygodniu głównym, no ale to są tak naprawdę Światowe Dni Młodzieży, właśnie tam i tam będzie ta wspólnota i tam będzie papież. Czyli zapraszamy wszystkich do Krakowa. Zapraszamy. Aniu, Arku, bardzo Wam dziękuję za obecność w studiu. Dziękujemy. A Państwa zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Rozmów na Synaju.